Dzisiaj pozwoliłem sobie nagrać film, ale jak się okazało, nie po to się wypowiedziałem, żeby nic nie było słychać, więc sobie to powtórzę. Dużo roboty z tym nie było. Proszę bardzo, co my tutaj mamy? Jak ja sobie lubię zacząć dzień? Od obejrzenia sobie lubię tego programu. Proszę bardzo, co nam się tutaj wydarzyło? O, film jest dzisiaj niedostępny. Ten film zawiera treści od partnera Telewizja Polska i TVP. Sprawdźmy sobie, co to za partner jest Telewizja Polska i TVP. Telewizja Polska to pewnie z Polski. Szukamy. Co my tutaj mamy? O, znaleźliśmy. Telewizja Polska i TVP. O, ma 7 subskrypcji i jeden film. No zobaczmy, co to za wyjątkowy twórca. Telewizja Polska to już tak ludzie przestali oglądać. Główna nie ma, wideo nie ma, playlisty nie ma, kanały nie ma, dyskusja. Jest dyskusja. O, ktoś tutaj napisał rok temu. Serio? Tu ktoś napisał 10 miesięcy temu. Jeśli blokujecie wideo, zaliwajcie swoje. Czyli co? Czyli jeśli blokujecie wideo, no zapuszczajcie, no wrzucajcie swoje filmy, tak? Tutaj ktoś inny. Kurde, mam pracę z muzyki i to coś mi go zablokowało na mocy praw autorskich. XD. Pracę z muzyki, pewnie ktoś nagrał sobie film, jak robi pracę z muzyki, nie wiadomo, o co chodzi, ale jak widzimy, to jest jakaś Telewizja Polska i TVP na mocy praw autorskich zablokowała program tutaj Musisz to wiedzieć, który sobie lubię z rana pooglądać. Czy się z tym zgadzam, czy się z tym nie zgadzam, to już jest sprawa drugorzędna. Lubię po prostu, jak ktoś się napracuje, zapoda mi jakieś tematy, prawda, da swoją opinię, wnioski jakieś, na które niekoniecznie bym wpadł, bo nie siedzę, że tak powiem, w polityce i samemu tego nie szukam, więc no, fajnie, jak ktoś coś zapoda, prawda? Wraz z komentarzami jacyś tam goście są. Mniejsza z tym, o co tutaj chodzi. Czyli takie coś to zablokowała ten kanał, bo miał szczun albo nie wiadomo kto, może jakaś dziennikarzyna, miała swoje widzimisię. Ja też widziałem takie TVP Info 3, jakieś mierne dziennikarzyny sobie robiły kanały, na które wrzucały centralnie filmy, które były publikowane w telewizji polskiej. Ja do tego dojdę, bo czasami to nawet widziałem, że tam jest wpisane. W Wikipedii się nawet wpisali jako ekspert, specjalista. Ciekawe, w jakiej dziedzinie, czyżby coś mi umknęło. Ale teraz wam powiem jeszcze jedną rzecz. Takie coś, jak ta Telewizja Polska i TVP, o, zielony, no właśnie, tamten też był zielony. Kupiło takie coś kiedyś, zielony, na Allegro ode mnie przedmiot. Nie, takie coś próbowało kupić przedmiot, ale poniżej ceny zakupu, bez kosztów przesyłki, no czyli wiadomo, zwykła kpina, tak jak kiedyś na Elicie to się zdarzało, jeżeli ktoś się bawi w takie dziadostwo, jakieś tam sprzedaże. Co się wydarzyło? No oczywiście, no nie było zgody na taki zakup, bo nie po to coś wystawiam, żeby coś takie zielone mi mówiło, za ile ja mam to sprzedać i na jakich warunkach, skoro warunki są ściśle określone. Wyobraźcie sobie, że takie coś kliknęło kup teraz, nie zapłaciło i wystawiło negatywny komentarz oraz rozpoczęło dyskusję. Wszystko w jednym ciągu. Wszystko w jednym ciągu, w ciągu jednego dnia, wszystko. Towar niezgodny z opisem, jakiś obłęd po prostu. No, Allegro szybko zgasiło takie coś. No, ale tutaj w tym przypadku, dla mnie to taki drobny epizod był, ale w tym przypadku tego filmu ktoś po prostu na to czekał, była jakaś cisza wyborcza, ludzie czekali, chcieli sobie obejrzeć ten materiał, bo może byłyby jakieś komentarze i to nie takie, które powszechnie można usłyszeć, tylko jakieś takie zupełnie odmienne, żeby sobie poszerzyć, załóżmy, światopogląd, wyrobić sobie jakąś opinię. A tutaj takie coś jak Telewizja Polska i TVP to zablokowało. Ktoś musiał przyjechać, stracić swój prywatny czas, siąść w tym studiu, zaprosić jakichś gości, opłacić montażystę, zapłacić koszty energii elektrycznej i tak dalej, tylko po to, żeby takie coś stwierdziło, że to na mocy praw autorskich, gdzie takie coś nie ma żadnego filmu, a jak widać, praktykowało już usuwanie ludziom filmów i to, jak widać, nie tylko z Polski, bo tu jest jakiś
15 filmów, coś o gotowaniu, to też o gotowaniu, prawa autorskie, no mniejsza z tym, no. To tyle w temacie. Nagrywam ten film drugi raz, bo nie uważam, że nie po to się wypowiedziałem, żeby nie było słychać głosu. No i takie wrzutki będę robił częściej, bo jak czegoś nie zrobię od razu, to ja tego nigdy nie zrobię, bo człowiek liczy dosłownie minutę. Także to tyle na dzisiaj.